Dobry dom, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Nasz ostatni dzień w Czarnogórze planujemy spędzić już tutaj na miejscu w Budwie. Nie byliśmy jeszcze na lokalnym targu, także dzisiaj planujemy to nadrobić, a teraz po drodze wbijamy do lokalnego centrum handlowego. Co ciekawe, dowiedzieliśmy się na jednej z wycieczek, że tutaj tak naprawdę skupiona jest większość mieszkańców w najbliższej okolicy, bo Czarnogóra jest małym krajem. I na pewno sobie w zasadzie mało kto mieszkał, jak byliśmy zwiedzać kaniony, a generalnie na cały kraj są dwa kina i prawdopodobnie jedno z nich jest w tym centrum handlowym. Minionki Malci 2 to jest, ale szok, że to jest jedno z dwóch kin w kraju i tu nikogo nie ma. Pani z obsługi poinformowała nas właśnie, że kino jest czynne od 15, dlatego tutaj nikogo nie ma, ale nadal jest to dziwne, że są dwa kina, z czego jedno jeszcze nie czynne o tej porze. Zelena pijaca, co oznacza, że dotarliśmy na miejsce. Także jak widzicie, to jest rynek pełen egzotycznych owoców i nie tylko mięsa, jakieś tutaj sery, wszystko tu jest. Pan nas tutaj upija oficjalnie, nie wiem czy będziemy coś jeszcze pamiętać, dobrze, że nagrywamy, ale zdegustowaliśmy chyba wszystkie smaki i wybraliśmy jeżynę. Jeszcze prezent. Dziękuję. Fala. Polecamy, polecamy. Daj się winko. I oliwki. Co? Ale tutaj pan jeszcze ma dużo innych dobrodziejstw. Run. No powiem wam, że klimat niesamowity. Dobrze, że trafiliśmy tutaj dzisiaj. Jakbyśmy wpadali częściej tu. To byśmy się spukali. Ja wiem. Ale spróbowaliśmy tego z granatem też wina. W zasadzie takiej bardziej nalewki. Też zabraliśmy ze sobą. Jeżynowa taka słodziutka. Aha. A co to jest? Co to? Zenzula? Zenzula. A, okej. Okay. Zenzula próbujemy. Pierwszy. Mhm. Ale ciekawe. Rzeczywiście jak jabłko. Zabieramy ze sobą na plażę te maleństwa. Zenzula? Zenzula. Jakoś tak. Jak jabłko smakuje i gruszka połączenie z peską w środku. No i mnóstwo fig wszędzie. My tutaj się zajadamy świeżutkimi, ale suszonych też spróbowaliśmy i zupełnie inaczej niż takie u nas. Serio, pyszniutkie. Świeże suszone nawet. No są także owoce morza i przysłodkie rybki. Gryzące. Jest mięsko. I naprawdę mnóstwo różności pysznych lokalnych. Wróciliśmy do hotelu, musiałam zrzucić trochę klipów z karty, bo już nie mam miejsca. Pakujemy się właśnie póki co na basen, bo wzięliśmy ze sobą syrenie ogony. I mamy tak fajny basen na hotelowym dachu, że idziemy właśnie zrobić sesję, jakieś nagrywki szybkie. Także trochę pracy na tym urlopie. I drodzy Państwo, jesteśmy na naszym basenie hotelowym z widokiem na całą Budwę, na wyspę Hawaii. No i tutaj piękna modelka Adrianna uprawia syrening, trytoning uprawiamy, bawimy się w naszym basenie hotelowym. No i oczywiście kolejna funkcja tego basenu to jest to właśnie, że widać wszystko pod wodą, także mają tutaj ludzie prezentację pięknej syreny, jest atrakcją tutaj turystyczną, pięknie. Ja już odzyskałam stopy, a Rafał teraz nurkuje, zobaczcie jak mu te włosy pod wodą pięknie się mienią i jak zasuwa w ogonie, nagrywamy TikToki, robimy fotki, wideo, jest bosko. Dzisiaj morskie stworzenia będą testować napój C-Devita. O, no to jest ciekawostka. Jak go się otwiera, jak go się włącza? Zrywamy etykietę. No, proszę tu nie śmiecić do oceanów, bo morscy przyjaciele moi się obrażą. Włączamy, naciskamy i co?
I dynksem tam pompujemy taki napój, zaczyna się zabarwiać. No i co? Ciekawe, czy będzie pysznie smakował. No aż płetwą merdam z radości. No sprawdźmy to. Pychotka. Muszę powiedzieć morskim przyjaciołom, że jest przepyszny. Lubią to morskie stworzenia. No i zbieramy rzeczy i rozstajemy się z tym widoczkiem, bo już hotelowego śniadanka przed lotem nie będzie, bo tutaj jedliśmy właśnie śniadanie na tym przepięknym tarasie z widokiem obłędnym. Po prostu obłędnym. I właśnie tutaj jest nasz basenik. Ale wracamy już powoli do pokoju. Wpadliśmy na nasz balkonik, przygotowaliśmy sobie ucztę przy winku, które właśnie Rafał nalewa. W zasadzie to jest taka nalewka! To jest nalewka! Ej, nie. Jerzynowa. I tak tylko troszkę. Uwaga, a więc mamy wino jerzynowe, cieciorkę prażoną, trilecie, do tego biszkopciki, właśnie plazma. Właśnie to są herbatniki. Herbatniki. Do tego ziziula albo zimziula jakaś tam. Smakuje jak jabłko, wygląda jak kasztan. Jak połączenie. I oliwki. Oliwki najlepsze, bo gratis dostaliśmy. Tak, bo kupiliśmy wino jerzyniowe, które jest przepyszne. Postanowiliśmy stworzyć sobie tu jeszcze deskę serów. Otwieramy pyszności z targu. Podsapnęliśmy trochę w pokoju i jeszcze kawka z widokiem, zanim wyjdziemy na miasto. Ostatni wieczorny spacer po Budwie, właśnie wyszliśmy na miasto. Tak naprawdę nie zostało nam zbyt wiele czasu, a jeszcze się musimy spakować. Także to będzie takie ekspresowe tempo. Na pożegnanie pewnie jeszcze odwiedzimy Stare Miasto i stragan z pamiątkami, na którym są ręczniki z syrenkami. No, musimy je mieć. Koniecznie, to jest must have. Także będzie pamiątka, którą będziemy używać tak naprawdę na co dzień, a będzie wspomnieniem z Czarnogóry. Cudownie. Poza tym mamy niedobór ręczników, zawsze nam są mokre wiecznie i potrzebujemy codziennie na basen, także się przydadzą. I taka ciekawostka, bo ostatnio byliśmy na Litwie niedawno i przed wyjazdem testowaliśmy lokalnego McDonalda. Okazuje się, że w różnych krajach są jakieś tam dodatkowe oferty, coś czego u nas nie ma i tam też sprawdzaliśmy sobie, co tam możemy nowego spróbować. A w Czarnogórze w ogóle nie ma McDonalda, to też jest ciekawostka. I też ciekawe jest to, że jest mega późno, a wszystkie stragany są otwarte i można buszować, także raj dla Ady. I zobaczcie, tu jest rynek, normalnie targowisko, a na tym targowisku nagle są samochodziki. Ja w ogóle nie ogarniam, co tu się dzieje. I odkryliśmy teraz jeszcze, że ten targ ma zewnętrzną część Wesołego Miasteczka. I jak widzicie, miasto nocą tętni życiem, po prostu jest pełno ludzi cały czas. No, także tutaj Budwa nie śpi. I mijamy jeszcze na głównym deptaku naszą piekarenkę lokalną, z której jedzenie nam bardzo zasmakowało. Trilecie, czy tam jak to się nazywa, też bardzo dobre. Tu można naprawdę wiele smacznych rzeczy kupić, takich piekarenkowych. I zajęliśmy sobie miejsce na ryneczku, zamówiliśmy jakieś tutaj napoje i mamy piękny widoczek na taką wieżę na Starym Mieście w Budwie. A zamówiliśmy sobie piwko i prawdopodobnie ostatnio w tym sezonie kawę mrożoną. Tak jest, także wypoczywamy i oglądamy widoczki. No, posiedziałoby się jeszcze, ale musimy lecieć się pakować. Ale tak było idealnie na pożegnanie, taka nostalgiczna muzyka, same hity, mega przyjemny klimacik. Skylight, knajpka, a my nocujemy w Sky Prime. Nie wiem czemu, ale mega nam się podoba ta wieża, jest taka jakaś klimatyczna, mega to fajnie wygląda. Miasto takie nocą, kocie fajne miasto. Zobaczcie, jak się poświęcam. Zdjąłem moje ulubione aquawavy, żeby się uziemiać. Bo Ada się uziemia, no i ja też się uziemiam teraz. Tak. No jest przyjemnie, bo to fajne kafelki mają, takie śliskie. Nie dziwię się, że koty na boso tu chodzą, a nie w butach. No i doszliśmy do bramy wejściowej lub z drugiej strony wyjściowej ze Starego Miasta. O, nawet jest ten święty, co jest patronem tutaj czegoś, ale w Czarnogórze jest znany.
ma charakterystyczną szatę z krzyżami. I ostatni rzut oka jeszcze na port. Tutaj impreza trwa w najlepsze. Tutaj jachty bogatych ludzi cały czas stoją, jest pięknie. A my lecimy powoli w stronę już naszego hotelu. Witanie z Adriatykiem, a teraz czas się pożegnać. Nogawki podwinęłam, pelerynkę trzymam. No i wchodzimy. Chyba tutaj się dzisiaj kąpaliśmy. Mniej więcej na tej wysokości plaży. Cudnie! Cudny wyjazd! A taki mamy widoczek z tego miejsca. Tutaj jeszcze część Budwy, obrzeża na wprost, widoczna jednak wyspa Hawaii, na której byliśmy. Tutaj jeszcze port, który właśnie mijaliśmy. Za nami plaża, miasto. Jesteśmy już blisko naszego hotelu. Jest już po 23:00, a tutaj wszystko cały czas tak jak było czynne, otwarte, tak cały czas jest, ale już musimy pędzić, dodam ci niedługo w sumie. A plaża, na której dzisiaj byliśmy, to właśnie słoweńska plaża. Taka ostatnia ciekawostka, a właśnie pan nas rozjeżdża na zielonym, tutaj trzeba się 10 razy rozejrzeć i właśnie zaczęło się zielone światło, a już teraz skakuje czerwone i jeszcze jest odliczanie, najpierw nie mogliśmy go ogarnąć, trzeba już jest czerwone, jak nie zdążyliśmy przejść, odliczanie ile czasu jeszcze samochody nie będą miały zielonego. O, Czarnogóra jest określona jako ekologiczny kraj, chociaż w każdym markecie, dosłownie ze wszystkiego, na przykład teraz kupowaliśmy jedną rzecz, pan nam chciał dać reklamówkę, ale z drugiej strony u nas w hotelu, jak są wymieniane worki w koszu na śmieci, to są właśnie te same foliówki, które są tutaj dostępne w sklepach. Na 5 rzeczy dadzą ci 5 reklamówek. Na jedną mieliśmy, a no właśnie, tak. I to mega tak, się bardzo, bardzo noszą te myślę, foliówki. Myślę, że się jakbyś wzięła 5 jabłek i na każdą reklamówkę, to nikogo by to nie zdziwił. No chyba tak. Och, i właśnie nasz odlot. 3:45 z biurka, a jest przed 12:00. Nie pamiętam, jak dałam się w to wrobić, ale Rafał ma drzemkę, bo w sumie snem tego nie nazwę, bo jest pierwsza, a o drugiej trzeba wstać. Ale umówiliśmy się, że ja nas pakuję, a Rafał prowadzi jutro z Katowic do Ozorkowa po nieprzespanej za bardzo nocce. Tak więc walczę tutaj z walizkami. Uciskam, upycham, co się da. No i powiedzmy, że niedługo skończę. Bardzo dziękujemy, że towarzyszyliście nam w tej czarnogórskiej przygodzie, kolejnej wspólnej naszej. I jeszcze jutro oczywiście będzie film z lotu samolotem, później troszeczkę odpoczynku, ale jeszcze mamy troszeczkę przestrzeni we wrześniu na to, żeby popodróżować, więc być może jeszcze coś się wydarzy. Cała ta wycieczka to był totalny spontan. Wykupiliśmy last minute 2 dni przed wylotem. Jesteśmy mega zachwyceni, bo nie dość, że była mega korzystna cenowo, bo za cały pobyt, czyli 7 nocy ze śniadaniami, przelot samolotem, noclegi tutaj w hotelu i transfer z lotniska i na lotnisko zapłaciliśmy 2300 plus jakieś tam ubezpieczenie, ale to kwestia tam z 80 zł na ten czas, a i tak mieliśmy w cenie wycieczki też takie podstawowe, plus no wiadomo, wydatki na miejscu to prawdopodobnie jeszcze przebiliśmy tę kwotę, którą zapłaciliśmy, ale jak na takie podstawy, no to jesteśmy naprawdę mega w hiperszoku, jak fajnie udało się znaleźć warunki. Dziękujemy pięknie za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro.